Siemanko wszystkim. Jak widać, pogoda jest jaka jest, troszkę mroźno, ale to nic. Dzisiaj działamy ostro. Jaka temperatura? Co tam nam pokazuje telefonik? A telefoniku nie zobaczymy, bo GoPro. Dobra, słuchajcie. Dzisiaj plan jest taki, żeby w tym garażu zrobić sobie wylewkę. To, że jest tam delikatny przymrozek, nic nie przeszkadza. Na początek musimy sobie z tym wszystko wywalić. Gdzie to już chodzi, udało się uruchomić. I tam trzeba pojechać po piach, cement, betoniarka i ogień. Cały złom tutaj. No, jest taki kolega, którego ostatnio zacząłem obserwować na YouTubie, bodajże Robert Brzost. Fajnie chodzi sobie po złomach, spodobało mi się to. Robert, zapraszam, może coś sobie wybierzesz. A my teraz tutaj musimy sobie troszkę ten garaż wypoziomować, bo tutaj się drzwi do końca nie otwierają. Użyjemy do tego, przy pomocy lasera sobie wypoziomujemy ten garaż. Stawiamy go sobie free fall, żeby sobie latał elegancko. O, troszkę słabo go widać. Wyłączymy sobie kropkę i wyłączymy sobie linię pionową. I co? I za pomocą takiego podnośniczka, metróweczka. No i zobaczymy, co nam pokaże, o ile w ogóle coś pokaże. No, myślę, że coś tam będzie widać.
15... Mamy druga kamera, żeby tak było fajnie gryzie. 15 worków cementu. Jest ogień. To dojechało, piaseczek jest, betoniarka się kręci, wyleweczka się robi, elegancko, blaszaczek wypoziomowany. Tutaj zrobiłem sobie takie listewki do tynkowania na takich łatach bitych tam głęboko w ziemię, żeby to nie pracowało, wypoziomowane wszystko. No nie dużo tego betonu pójdzie, myślę, że będzie fajnie. Już mocny beton będziemy robić, żeby to miało ręce i nogi. No i co, bawimy się. Do później, hej.
od razu laser widać. Zobaczymy jak tu wychodzi, czy nie opadło. 42,5. Zajebiście. Minutka. Beton się jeszcze miesza. Mamy zrobione tyle. Ale raczej tego dzisiaj nie skończymy. Jutro będzie trzeba przyjść, zatrzeć i pewnie kontynuować. Większa połówka jeszcze została. Jedziemy po piasek. Bo niestety nam się skończył. No idziemy sobie zobaczyć, co nam tu wyszło. Oczywiście wczoraj było już ciemno. Wszystko trzeba było po prostu zwinąć. Koniec. Teraz 7 to wszystko fajnie. To trzeba. Nie zawadza tu nigdzie. Można chodzić. No jeszcze to nie jest takie twarde, ale spokojnie można to wejść, żeby to sobie pozacierać. Zobaczymy. Taka robota tylko w rękawiczkach. Już porcyjka nam się miesza. Oczywiście, że trzeba troszkę wziąć sobie tej zaprawki tutaj. Zobaczymy, co to będzie. No, damy sobie przygubicę. Zobaczymy, jak to wyszło, bo niestety, ale to na pewno nam siadło. Różnica dwumetrowa. Na pewno nam coś siadło, ale oko jest. A tyle to. Jedź w granicy. Ważne, że najważniejsze, że poziom jest.
przypadku. Tutaj automat do podawania betonu. To jest Skipperman. Dzień drugi, jak widać, skończone. Fajnie, zajebiście wyszło. Zobaczcie, jak wizualnie taki garaż się powiększył, nie? Płaska podłoga robi robotę. Nie powiem. No tutaj jeszcze zaraz będzie trzeba zatrzeć.
przyjechał Wojtuś. Cześć Wojtuś. Co będziemy dzisiaj robić? Mamy sprzęt w golfie, będziemy.